Back 2017, zadanie B1 analiza z kalkulatorem. W podpunkcie A mamy wykazać, że dana funkcja, w tym wypadku 2 do ex przez ex plus 9, jest funkcją rosnącą. Jeśli nie jest napisane w jakim przedziale, oznacza to, że jest rosnąca w całej dziedzinie. Żeby to zrobić, oczywiście wystarczy policzyć pochodną funkcji i wykazać, że jest ona zawsze dodatnia dla dowolnego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. Żeby to zrobić, trzeba policzyć pochodną ilorazu. Policzmy zatem. Przypominam wzór: pochodna licznika razy mianownik minus pochodna mianownika razy licznik, a wszystko dzielimy przez mianownik funkcji pierwotnej do kwadratu. 2 do ex jest oczywiście równa 2e do x razy e do x plus 9. Pochodna z ex plus 9 to po prostu ex. Mianownik nie podnosimy do kwadratu, czyli nie rozpisujemy ze wzoru skróconego mnożenia. Nie ma bowiem takowej potrzeby. Zauważmy teraz, że jak wymnożymy liczbę, wyrażenie stojące przed nawiasem z nawiasem, to dostajemy, co następuje. 2 do e do x do kwadratu, albo jak kto woli do 2x, plus 18e do x, minus, jak to ze sobą wymnożymy, dostaniemy 2 do e do 2x, a więc to samo wyrażenie, co na początku, tylko ze znakiem przeciwnym. A to oczywiście będzie oznaczać, że 2 do e do 2x nam się uprości, i dostajemy w ostateczności 18e do x przez e do x plus 9. I do kwadratu oczywiście. Ponieważ pamiętamy, że funkcja e do x ma zawsze wartości tylko dodatnie, więc licznik jest zawsze dodatni. Mianownik zresztą również, ponieważ jest to wyrażenie, które nigdy nie osiąga wartości 0, a więc mianownik również jest liczbą dodatnią, bo cokolwiek podniesione do kwadratu jest dodatnie lub równe 0, ale jak już powiedziałem, mianownik nigdy zerem nie jest, co oznacza, że nasza pochodna jest dodatnia dla dowolnego x, tak, dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. W punkcie B mamy wyznaczyć równania wszystkich asymptot wykresu tej funkcji. Ponieważ mamy wyrażenie w mianowniku e do x plus 9, jak powiedziałem już przed chwilą, ono nigdy nie może się równać 0, bo wówczas funkcja e do x musiałaby być równa minus 9, co oczywiście nie zachodzi, ponieważ funkcja e do x biegnie mniej więcej w ten sposób. Czyli wartości funkcji e do x są zawsze dodatnie. Więc nigdy nie będą równe minus 9, to jest sprzeczne, to znaczy, że za x mogę wstawić dowolną liczbę rzeczywistą i dziedziną będzie zawsze zbiorem liczb rzeczywistych. A skoro tak, to przedział jest od minus nieskończoności do nieskończoności, a zatem muszę wyliczyć tylko dwie granice, żeby znaleźć asymptoty tej funkcji w plus nieskończoności i w minus nieskończoności. Wpierw policzmy granicę w plus nieskończoności. Ale granica w plus nieskończoności jest wyrażeniem typu ponieważ f dążące do nieskończoności, funkcja e do x przy x dążących do nieskończoności dąży do nieskończoności, zarówno e do x dąży do nieskończoności w liczniku, jak i w mianowniku, a to oznacza, że mamy nieskończoność przez nieskończoność. Takie wyrażenie nosi nazwę nieoznaczonego. Można zastosować regułę de L'Hôpitala,
która, przypominam, działa w ten sposób, że liczymy granice funkcji, ale w liczniku pojawia się pochodna funkcji z licznika granicy, więc dalej mamy 2e do x, natomiast pochodna z mianownika to jest e do x. Teraz zauważamy, że już e do x możemy skrócić, no i granica wynosi 2. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że nasza funkcja ma asymptotę poziomą o równaniu y równa się 2. Przejdźmy teraz do drugiej granicy przy x-ach dążących do minus nieskończoności. Przy minus nieskończoności nasza funkcja zachowa się troszkę inaczej, albowiem funkcja e do x przy x-ach dążących do nieskończoności zeruje się. A zatem to wyrażenie dąży do zera i to wyrażenie dąży do zera przy x-ach dążących do nieskończoności. Zatem mamy w tej sytuacji 0 przez 9, czyli 0. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że mamy drugą asymptotę poziomą o równaniu y równa się 0, oczywiście przy x-ach dążących do minus nieskończoności. W podpunkcie C mamy użyć kalkulatora, a więc wystarczy, proszę Państwa, wbić funkcję do kalkulatora i ją tutaj podać. Nasza funkcja w przedziale od minus 5 do 5 wygląda jak następuje. No i widać, że tutaj asymptotą jest y równa się 0, a tutaj, że asymptotą jest y równa się 2. Gdybym teraz poprosił o taką drugą prostą, mamy ewidentnie pokazane, że przy x-ach dążących do nieskończoności wykres funkcji f niebieskiej przytula nam się do wykresu prostej y równa się 2, czyli y równa się 2 jest asymptotą poziomą tej funkcji. Po punkcie D mamy obliczyć pole powierzchni obszaru ograniczonego wykresem funkcji f oraz prostymi x równa się 1 i x równa się 4. Otóż gdybyśmy sobie teraz mniej więcej to wyrysowali, to prosta x równa się 1 przy przyjętej skali biegnie o tutaj. Bardzo mniej więcej. A prosta x równa się 4 mniej więcej tutaj. Szukany obszar, którego pole mamy znaleźć, jest mniej więcej tutaj zakreskowany. A więc w naszym wypadku mamy policzyć pole, oczywiście używając do tego całki oznaczonej. Całka jest oczywiście w przedziale od 1 do 4 z naszej funkcji 2ex przez e do x plus 9. Jest to jedna z prostszych całek, ponieważ jak wyłączymy dwójkę przed całkę, to zauważymy, że w liczniku wyrażenia całkowanego znajduje się z dokładnością do stałej pochodna wyrażenia z mianownika. Czyli to jest pochodna tego wyrażenia tutaj. A to oznacza, że mogę użyć wzoru gwiazdka, który mówi, że to jest 2 logarytmy naturalne z mianownika e do x plus 9 w granicach całkowania od 1 do 4. Oczywiście wpierw wstawię granicę górną. Więc jak wstawię czwórkę, to mam 2 logarytm e do czwartej plus 9 minus, wstawiam jedynkę, 2 logarytm e do pierwszej plus 9. Mogę, jeżeli nie, skorzystać jeszcze z takiej własności logarytmu. Dwójkę wyłączę przed nawias. Mam odejmowanie dwóch logarytmów o tych samych podstawach. W związku z czym, e do pierwszej to po prostu e. W związku z czym mogę ostatecznie napisać, że to jest 2 logarytmy naturalne z e do czwartej plus 9 przez e plus 9.
Oczywiście nic się tutaj nie skraca, bo nie może. Może zostać wartość bezwzględna, jest ona tutaj jednak zbędna, ponieważ wszystkie wyrażenia zarówno w liczniku, jak i w mianowniku są dodatnie. W podpunkcie E pojawia się nowa funkcja, która tak naprawdę nie różni się niczym od funkcji f od x, bo została zamieniona tylko zmienna ze zmiennej z x na zmienną t. Jednakże funkcja h jest funkcją reprezentującą wzrost pewnej rośliny i uwaga, ten wzrost jest wyrażony w metrach, a czas w miesiącach. W momencie rozpoczęcia badania zakładamy, że czas był oczywiście równy 0. A więc dla t równego 0 wysokość rośliny wyrażała się następującą wartością. No, e do zerowej to jest po prostu 1, czyli mamy 2 przez 1 plus 9, czyli dostajemy 2 na 10. Przypominam, że wynik wyszedł w metrach, a zatem jest to inaczej 20 cm. Dla po miesiącu cały czas realizujemy podpunkt E. Po miesiącu mamy następującą sytuację. Jest to 2e do pierwszej przez e plus 9. No i z tym się wiele nie da zrobić. To po prostu będzie 2e przez e plus 9. Ponieważ musimy w podpunkcie F użyć kalkulatora, więc wstawiam wartości do kalkulatora i dostaję, że po miesiącu roślina ma wzrost następujący. Przypominam, że to jest wzrost w metrach, czyli ma około 46,4 cm. Taki wynik zapiszę sobie. Bez tego przecinka. I tym sposobem wykonałem podpunkt E. Właściwie to mam odpowiedzieć, ile centymetrów urosła, więc interesuje mnie de facto różnica, czyli fizycznie to byłoby delta H, a zatem urosła o 26,4 cm. W podpunkcie F pytanie jest, kiedy roślina osiągnie 1,5 metra wysokości, mówiąc krótko, kiedy funkcja H od T osiągnie wartość 1,5, czyli E do T, przepraszam, 2 E do T, przez e do t plus 9 równa się 1,5. No to proszę Państwa, wystarczy to rozwiązać za pomocą solwa. Wstawiamy do kalkulatora i dostajemy czas, po którym wartość ta funkcji osiągnie 3,3 miesiąca, a zatem t równa się 3,3 miesiąca. W punkcie G mamy wyznaczyć czas, kiedy roślina rośnie najszybciej i tempo wzrostu w tym czasie. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że musimy w tym momencie wyliczyć pochodną z pochodnej, czyli jak szybko rośnie pochodna, a pochodna z pochodnej to druga pochodna. Ponieważ w podpunkcie G wolno jest nam użyć kalkulatora, dlatego w tym momencie nie miałbym żadnych obaw, tylko napisałbym wyrażenie w kalkulatorze, oczywiście przepisał je do zeszytu i wyliczył pochodną z pochodnej. Jakby ktoś nie pamiętał, pochodną wyliczyliśmy już w podpunkcie A na piechotę. Po wyliczeniu dostajemy takie wyrażenie. No i teraz proszę Państwa, kiedy pochodna się zeruje?
Mianownik nigdy się nie zeruje, bo już wykazaliśmy, że to wyrażenie nigdy zerem nie będzie. E do t też się nigdy nie zeruje, więc jedynym wyrażeniem, jakie się zerować może, to jest e do t minus 9. Należy też uwzględnić znak tej pochodnej, jaka tu się tutaj nam pojawiła. Wobec tego, proszę Państwa, ja sobie skopiuję tą pochodną. I przyrównam ją do zera. A zatem druga pochodna, tu mamy wyliczoną pierwszą pochodną, druga pochodna naszej funkcji, tym razem h, jest równa 0, wtedy i tylko wtedy, gdy minus 18 e do t odjąć 9 jest 0. No więc proszę zauważyć, że zeruje się ona tam, gdzie e do t minus 9 jest równe 0, czyli e do t równa się 9, czyli t równa się z definicji logarytmu logarytm z 9. Normalnie taka funkcja rosłaby, jednak pojawia się tutaj z przodu minus, to oznacza ni mniej, ni więcej, że ta funkcja będzie nie szła tak, tylko będzie szła tak, bo minus odwraca. A to znaczy, że tutaj pochodna jest dodatnia, tu pochodna jest ujemna, czyli tu mamy tak, a tu mamy tak. A więc dostajemy, że w tym miejscu jest maksimum. Podpunkt G. Musimy teraz podać tempo wzrostu, czyli wyliczyć pochodną naszego wyrażenia dla logarytmu naturalnego z 9. Przypomnijmy, jaki jest wzór na pochodną funkcji. Mianowicie, jak spojrzymy na koniec naszych obliczeń, to pochodna funkcji jest 18 e do x przez e do x plus 9 do kwadratu. Oczywiście w tym wypadku jest to 18 e do logarytm z 9 przez e do logarytm z 9 plus 9 do kwadratu. Przypominam po raz kolejny, że e do logarytm z czegoś tam to po prostu czegoś tam. A zatem e do logarytm z 9 to jest po prostu 9. No a w mianowniku mam 9 plus 9, czyli 18 do kwadratu, czyli 18 razy 18. Nawet nie podnoszę tego do kwadratu i zauważam, że mam tutaj 1/2. Tempo wzrostu to 1/2 metra. Na koniec należy uzasadnić podpunkt H. Mamy roślinę, która rośnie 2 razy szybciej, ale ma na początek zachowywać się tak, jak nasza funkcja, czyli H od 0 ma być od tej hipotetycznej funkcji H z falką mieć taką samą wartość, ale wzrost ma mieć 2 razy większy. No więc w tym wypadku właściwą odpowiedzią jest odpowiedź, że h z falką to jest 2 razy t. To jest nasza funkcja. Dlaczego? Ma rosnąć 2 razy szybciej, czyli czas ulega dwukrotnemu skróceniu. Czyli zobaczmy, po miesiącu ta funkcja ma taką samą wartość, jak ta po pół miesiąca. A więc widzimy wyraźnie, po 2 miesiącach, tylko pytanie, czy ja to dobrze zapisałem? Tak, dobrze zapisałem. Będziemy mieli oczywiście tyle, ile roślina druga po miesiącu. A zatem prawidłową funkcją jest funkcja H2.
Na tym kończy się prebak z 2017 roku.